Sezon halowych turniejów z cyklu Nysa Cup Akademia Piłkarska Nysa Kłodzko zakończyła zawodami dla najmłodszych piłkarzy. Do rywalizacji stanęli piłkarze urodzeni w 2013 i 2014 roku. Gospodarze turnieju do zmagań wystawiły dwie drużyny. Pięć drużyn jest przyjezdnych, dwie Nysy Kłodzka, także w turnieju bierze udział siedem zespołów z różnych miast, z powiatu kłodzkiego, województwa dolnośląskiego całego nawet można powiedzieć i nawet jedna drużyna z opolskiego przyjechała. Jesteśmy grupą pięciu chłopaków, mamy w grupie sześciu zawodników, lecz przyjechaliśmy pięcioma, bo jeden niestety jest kontuzjowany. Choroba jednego zawodnika dopadła, a to jest nasz pierwszy turniej w tym roczniku, więc dla chłopaków bardzo fajne doświadczenie na pewno. Rywalizacja toczyła się równolegle na dwóch boiskach. W tej kategorii nie staramy się być zwycięzców. Dzieci mają się bawić, one dopiero się uczą, więc można by było, bo wyniki zapisujemy, ale to są tylko dla nas. A dzieci mają się bawić, wszyscy są zwycięzcami. To najlepszy! Jak wam się gra? Dobrze! Podoba się turniej? Oprócz kilkudziesięciu rozegranych spotkań było strzelanie rzutów karnych i rywalizacja dzieci z rodzicami. Na parkiecie zameldowała się drużyna złożona z mam, która rywalizowała ze wszystkimi zespołami biorącymi udział w turnieju. A jak się grało? Bardzo dobrze. Dzieci są bardzo dobrze przygotowane. Mamusie różnie, jak to z mamusiami bywa, ale jest okej. W trakcie trwania zawodów obecny zarząd z nowo wybranym prezesem klubu Tomaszem Sutkowskim podziękował byłemu prezesowi Bogdanowi Bachmatiukowi za wkład na rzecz klubu. Nie jest to tajemnicą, że jako koordynator ośrodka sportu i rekreacji oraz prowadzę również swoją firmę, nie jestem w stanie wygenerować tyle czasu, żeby poświęcić też jeszcze klubowi jako prezes. Nie odchodzę z klubu i tylko po prostu zrezygnowałem z funkcji prezesa. Będę dalej wspierał i będę dalej pomagał, ale nie będę pełnił żadnej funkcji ani prezesa, ani członka zarządu. Zawody rozegrano o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka Michała Piszki oraz poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej. A zawody sportowe to sport, to zdrowie, to rywalizacja, to kibicowanie rodziców, to wypełnianie czasu w sposób bardzo dobry, lepszy niż komputer, smartfon i telewizor. Turniej wspomógł wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Zdzisław Duda oraz radny sejmiku województwa dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz. Cieszę się, że mogę wesprzeć. No, przeważnie jest pytanie jak? No słodyczami. To oczekują na to dzieciaki, ale z drugiej strony myślę, że to jest turniej fajny z innego powodu. Proszę zobaczyć, zaangażowanie, jakie audytorium, dzieci przyjeżdżają z babciami, z mamusiami, z rodzinami. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały puchar oraz medale za zajęcie pierwszych miejsc. Jeśli chodzi o grę, to bezkonkurencyjny był w stawce Śląsk-Wrocław. Z kolei pierwszy zespół Nysy, składający się z rocznika 2013, zanotował 3 wygrane w 6 spotkaniach. To był ostatni turniej z cyklu Nysa Cup w roku 2018 na 2019. Rozpoczęcie kolejnego turnieju planuje się pod koniec grudnia bieżącego roku.